To jest trzeci dzień festiwalu. Dowiedziałem się, że do mojej drużyny dołączył nowy kolega Krzysztof. Przez to, że pracuję z tymi producentami, którzy zrobili Baczyńskiego już od lat i oni wiedzieli, że ja mam taką pasję w biografii, no to oni do mnie przyszli, mówią: Baczyński, chcemy zrobić film o Baczyńskim. Chcesz? Ja mówię: no kurczę, kto by nie chciał, nie? Ale jaki film zrobić o Baczyńskim, jak nie ma kasy? Więc dokument chcieli zrobić, ale no dokument z kolei, jak zrobić dokument, jak wszyscy nie żyją? Znaczy, nie wszyscy, ale bardzo większość ludzi, prawda, związanych, więc strasznie taka skomplikowana figura, jak się za to zabrać? No, ale ja lubię wyzwania, więc jak im bardziej to było skomplikowane, tym bardziej się podniecałem. I w związku z tym powstał taki film, jak powstał. Coś z pogranicza dokumentu i fabuły. Ja szukam przede wszystkim wzruszeń, to znaczy szukam filmu, który mnie wzruszy, w jakiś sposób dotknie emocjonalnie, coś we mnie poruszy, coś mną szarpnie, tak? Nie jest ważna dla mnie forma, ważna jest jakby taka wypowiedź, świadoma wypowiedź autora. To jest dla mnie najważniejsze. Bardzo mnie interesuje forma eksperymentu, na ile możemy odejść od formy, którą wszyscy znamy i poznajemy, na ile można ten obraz nadać mu symbolikę, na ile widz ją czyta. I myślę, że to na pewno będę rozwijać w moich kolejnych pracach. Wychodzę z założenia, że film dokumentalny, kino dokumentalne jest bardzo ważne, dlatego że jest pewnego rodzaju studium człowieka i jak myślę o fabule, to fabuła dla mnie może wychodzić z rzeczywistości. Oczywiście to, co się dzieje, będzie działo wokół niej, może być różne, natomiast w moim odczuciu osobistym powinna być osadzona w jakichś pewnego rodzaju realiach. Dlatego na razie skupiam się na dokumencie, na razie obserwuję ludzi, staram się ich zrozumieć, a później będę myślał nad scenariuszem fabularnym. Sobie nie wymyślam ról, które bym chciała zagrać, a może zacznę. Ale jeżeli ktoś kiedyś chciałby zrobić Antoniusza i Kleopatrę, to bym Kleopatrę zagrała.